Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu remont mieszkania w bloku z wielkiej płyty. Jak widzicie, jesteśmy w łazience i czas najwyższy zabrać się tutaj za układanie płytek. Ściany są zaciągnięte klejem, aby nieco je podrównać oraz stworzyć warstwę taką szczepną. Natomiast to, co widzicie, to jeszcze jest nie koniec. Nie możemy jeszcze przystąpić do klejenia płytek. Tu jest dokładnie wanna, jest to tak zwana strefa mokra w łazience, więc musimy tutaj zastosować folię w płynie. Folia w płynie będzie zastosowana na tej ścianie, na ścianie kominowej, gdzie również jest wanna, i na przeciwległej ścianie oraz okolice umywalki również zabezpieczę folią. Nie wiem jeszcze na jakiej wysokości, myślę, że nie ma sensu po sam sufit dawać tą folię. Myślę, że na te powiedzmy 2 metry, 2,10 w zupełności to wystarczy. Posadzka również będzie zabezpieczona folią w płynie, natomiast to już nastąpi po wylewce, tuż przed montażem, przed klejeniem płytek. Folia kupiona w markecie budowlanym, jest to 7 kg, ma wydajność, zużycie około 1,5 kg na metr kwadratowy, także łatwy sposób sobie obliczyć, ile potrzebujemy tej masy. Koszt 7-kilowego wiaderka folii uszczelniającej w płynie to jest około 60 parę złotych. Nie jest wcale mało, natomiast myślę, że przy takim remoncie, kiedy się decydujemy, oszczędności tego rzędu już naprawdę nie są istotne, więc myślę, że warto tu zainwestować. Nie jest to może najmocniejsze rozwiązanie, najlepsze. Są lepsze sposoby, żeby odciąć wodę od tych stref mokrych w łazience. Natomiast tutaj nie ma typowego prysznica, jest wanna, więc myślę, że to zupełnie tutaj się sprawdzi. Folię można aplikować pędzlem lub wałkiem. Ja wybrałem pędzel, nie ma tu dużo metrów, myślę, że długo mi z tym czasu nie zejdzie. Na pewno warto przeczytać sposób stosowania. Każdy producent ma jakieś swoje wytyczne, których trzeba się trzymać, jak zakres temperatur, jak ilość warstw i przerwy pomiędzy jedną warstwą i kolejną. To wszystko jest tutaj w karcie technicznej produktu. Warto zapoznać się z tymi danymi przed użyciem. Na ścianach dwukrotnie naniosłem folię w płynie. Folia już jest sucha, natomiast to jest tylko w dotyku. Natomiast według karty producenta, według karty technologicznej, musimy odczekać około 24 godzin do momentu kładzenia płytek. A więc mamy na spokojnie czas, aby wyznaczyć płytki, zobaczyć, gdzie płytka, jakim wymiarem będzie się zaczynać i kończyć, wyznaczyć miejsce gniazdek, wywiercić pod te gniazdka puszki, obsadzić puszki i tak dalej. Mamy teraz na spokojnie na to wszystko czas. Mamy oczywiście również już płytki, także znamy wymiar dokładnie, znamy wymiar płytki i możemy się tym zająć. Oczywiście musimy tutaj również wstawić wannę. Mógłbym pokusić się o zwymiarowanie tego, natomiast myślę, że ściany są na tyle krzywe,
na tyle może tu gdzieś uciekają kąty, że postanowiłem jednak, że tą wannę fizycznie tutaj wstawię, choć prowizorycznie, a ona pokaże mi przede wszystkim tą krawędź, gdzie ma się kończyć płytka. Komin jest mniej więcej murowany, już te wymiary są uwzględnione, natomiast mam jeszcze możliwość gdzieś płytką te kilka milimetrów w jedną czy w drugą stronę uciec, więc na pewno wannę za chwilę wstawimy i zobaczymy, poznamy wysokości i głębokości, na jakiej ta wanna będzie obsadzona. Oczywiście musimy pamiętać, że tutaj jeszcze poziom się nam nieco podniesie z tego względu, że jeszcze nie ma tutaj wylewki i ta wylewka z chwilą, kiedy ją wykonamy, to wszystko nam się podniesie. Wyznaczoną mam linię, wysokość wanny 600, jest to taki standard, ja jeszcze dołożyłem 30 mm, bo mniej więcej wylewka plus jeszcze płytki, więc 630 wysokość wanny, jest to wysokość pierwszej warstwy płytek, od której będę startował. Oczywiście listwy startowe, które już znacie z poprzednich odcinków, no w taki sposób trzeba rozpocząć to układanie, żeby płytka nam nie zjeżdżała, musimy w jakiś sposób mieć podparcie tej płytki i jakiś start, jakąś bazę. W tej chwili rozmierzę płytki na szerokość, zacznę od docinki, potem będą dwie całe płytki i znów docinka. Będę chciał tak to zachować, aby docinki z lewej i z prawej strony mniej więcej były równe. Problem kolejny raz pojawia się ten sam przy tej ścianie, czyli płytki na tej ścianie przechodzą w lewo i schodzimy płytkami w dół. I chyba tak samo będę to układał, że ułożę te płytki do góry, przejdę w bok i zjadę tymi płytkami w dół. Ponieważ jeżeli znów zacznę układanie tych płytek jednocześnie na tej i na tej ścianie, mam pewne obawy, czy spotkam się fugami u góry. Chociaż zastanawiam się teraz tak,
czy jeżeli bym tą listwę startową nie wymienił na jedną długą, która by sięgnęła ścianki po lewej stronie drzwi i czy jeżeli bym nie układał na jednym poziomie tych płytek według jednej dokładnie listwy i badał poziomicą poziomy przy każdej warstwie i pilnował tego, być może zgrałyby mi się te fugi. Natomiast pozostaje jeszcze coś takiego jak szerokość płytki i jak to rozmierzyć, więc no nie wiem, jakby to robił płytkarz, pewnie inaczej niż ja, natomiast ja zrobię to w taki sposób, jaki robiłem już wcześniej w toalecie, czyli ułożę te płytki, jadę w lewo i potem zjadę tymi płytkami w dół. Mam wtedy pewność stuprocentową, że nigdzie fuga się mi nie rozjedzie. Jedyny mankament tego układania jest taki, że system, z którego korzystam przy układaniu płytek, system wyrównujący płytki, niestety średnio się wtedy spisuje, jeżeli płytki kładziemy z góry na dół, ponieważ mając podparcie w postaci listwy, już nie mamy miejsca, jak założyć klipsa. Potem musimy ten klej odczyścić, odskrobać, założyć klipsa i jechać z kolejnymi warstwami w dół. Ale te niedogodności, te trudności pokażę Wam podczas układania płytek. Rozmierzenie tych płytek to nie jest tylko szerokość, ale i wysokość. Zaczynamy, jak mówiłem, od 600. Listwa startowa, jedziemy całą płytką, ponieważ już wyliczyłem sobie, że do dołu, do samego dołu wychodzi mi dwie płytki i docinka rzędu wysokości około 15 cm. I startując od całej płytki, mam już rozrysowane płytki i wiem, że kończę na około 14-12 cm. Płytką, więc myślę, że połowa płytki nie jest to szpecąca docinka, no niestety taka będzie u góry. Mógłbym się zaniżyć te 2-3 cm, wtedy docinka na dole by była mniejsza, natomiast musiałbym ciąć tą krawędź, której nie chcę ciąć, krawędź, która będzie miała bezpośredni kontakt z wanną. Chciałbym, żeby jednak ta płytka nie była cięta, żeby była fabrycznie zakończona, z tego względu, żeby ładnie móc to wykończyć silikonem, żeby nie było miejsc, gdzie ewentualnie ta płytka jest nadkruszona przez moje amatorskie cięcie, jak wiecie, ponieważ ja nie jestem płytkarzem, jestem totalnym amatorem i radzę sobie to w taki sposób, jaki potrafię, dlatego w ten sposób rozwiązałem ten problem, że startuję całą płytką, nie będę jej docinał. Cała ściana ma 140, środek tej ściany to jest 70, może niżej, 70, 70. Startujemy płytką około 25 cm, potem jest cała płytka i kolejna docinka na 25 cm. Myślę, że jest to istotne, żeby była ta symetria. Niestety nie da się tak zrobić zawsze, żeby my zaczęli całą płytką od winkla, no bo te winkle mamy tu w tym przypadku dwa. Jest to wnęka na wannę, dlatego odmierzam środek, wstawiam dwie całe płytki i docinam skrajną na 25 cm z jednej, z drugiej strony. Jak wspominałem wcześniej, docinka 25, nawet nie 25, 24,5 i 24,5, tu mamy 25, ale jeszcze miejsce na krzyżyki, czy tam klipsy oraz płytka, no nie musi tak na zero dojść do ścian, ponieważ druga i tak ją przysłania, ale kombinowałem teraz z tym, żeby jednak coś zoptymalizować ten układ, z tego względu, że docinam płytkę 25 i reszta idzie w odpad. Płytka ma 44,5 cm, więc nie mam możliwości jej wykorzystać ani z drugiej strony, ani tutaj. Tutaj na komin również będę zaczynał płytką całą, z tego względu, żeby tą krawędź najbardziej widoczną i trudną do wykończenia mieć fabrycznie
zakończoną. No i tutaj docinka całość ma mieć 700, czyli jeszcze troszkę tą płytkę wyjeżdżamy. I również jest docinka na 23, 46 wychodzi. Dalej mamy problem. Z tego względu, że nie jesteśmy w stanie wykorzystać tych docinek na tą ścianę. Podobna sytuacja ma się tutaj, ponieważ tutaj startujemy od 750, więc jest to 44,5, mamy płytkę dotąd i mamy docinkę na 30 cm, więc już widzę, że sporo pójdzie w odpad, ale niestety zależy mi na tym, żeby jednak ta symetria tutaj na tej ścianie była, więc mógłbym z tymi płytkami się przesunąć i tą docinkę wykorzystać na tą stronę, ale z kolei tutaj mamy większą docinkę i też idzie część płytki w odpad, więc no nie wiem, wprowadzając tu jakąś roszadę, może zaoszczędzilibyśmy tutaj powiedzmy pół metra kwadratowego płytek, jest to koszt rzędu powiedzmy około 40-30 paru złotych, więc żadna chyba oszczędność przy takiej jakiejś tam inwestycji, większej czy mniejszej, natomiast ogólnie nie będziemy tutaj szukać już aż takich oszczędności, ma to jakoś wyglądać. Piszecie mi, żebym zaczynał płytką pełną od winkla, natomiast w tym przypadku, jeżeli bym tak postąpił jak mówicie, no to mamy płytkę 44,5 i tutaj mamy docinkę na 20, powiedzmy 5. I niestety linia cięcia jest na najbardziej widocznym miejscu, a nie ukrywam, nie do końca cięcie płytek jeszcze mi idzie. Pracuję nad tym, natomiast nie do końca to mi wychodzi w taki sposób, bym mógł to eksponować w widocznym miejscu. Mało tego, płytka jest, nie wiem czy to będzie widać, ona ma takie schodki. Ona ma takie jakby fugi na łączeniach tych desek. Jestem bardzo ciekawy, czy jestem w stanie to uciąć na maszynce kółkiem, czy będę musiał niestety ciąć to szlifierką kątową. Zobaczymy za chwilę, sprawdzimy, czy kółkiem uda mi się to uciąć. Powiem wam tak, nieźle się tną te płytki, nawet bym powiedział, że dużo lepiej niż płytki, które układałem w kuchni lub toalecie. Nie wiem, być może lepsza płytka, być może gorsza płytka, miększa płytka i po prostu dużo łatwiej się ją łamie. Ewentualnie doświadczenie mam większe, chociaż z tym to bym polemizował. Tu mam odpad z docinki tej płytki, aż by się chciało go wykorzystać tu. No niestety, nie wykorzystamy go w żaden sposób. Nie wykorzystamy go również tutaj, ani po prawej stronie. Płytki te nie mają nigdzie szczałki. Nie doszukałem się tutaj nigdzie jakiejś wskazówki, w którą stronę mają być układane, natomiast opieram się na napisie, aby on był w odpowiednią stronę ułożony, czyli nie do góry nogami, tylko w taki sposób, żeby dało się go przeczytać. No i druga rzecz, którą robię już w tej chwili, a nie robiłem, mój błąd. Oglądam wszystkie krawędzie wkoło, czy płytka nie jest zwyczajnie uszkodzona, ponieważ podczas fugowania można znaleźć i naprawdę zdenerwować się, można znaleźć różne uszkodzenia. Wiem, przerabiałem temat na własnej skórze. Dobrze, że w jakichś tam niewidocznych miejscach. Natomiast tak mocno byłem przejęty układaniem płytek w kuchni i w toalecie, że
No nie pominąłem po prostu ten etap oglądania płytki, tylko chciałem już jak najwięcej tych płytek mieć na ścianie i to w pewnym sensie mnie zgubiło. Natomiast w tej chwili już jednak wiem, że każdą płytkę należy oglądnąć i pewne uszkodzenia płytki, o pewnych uszkodzeniach ewentualnie odrzucić, wymienić bądź po prostu przeznaczyć je na docinki. Te płytki w tej chwili układam kompletnie na sucho, z tego względu, że pamiętacie, nie? 24 godziny musi schnąć folia. Takie docinki znaczę strzałką, żeby znać miejsce, gdzie jest góra, z tego względu, że po przycięciu tracimy napis na płytce, więc nie będziemy za chwilę pamiętać, czy ona ma iść w taki, czy w taki sposób. Nie wiem też, czy ma to znaczenie, natomiast przyjąłem taki schemat, że te płytki w taki sam sposób kładę na całości. Myślę, że tak się powinno robić, dlatego znaczę, mazak jest w 100% ścieralny, nie pozostawia śladów, nie zostaje na płytce, także myślę, że to nie problem. Natomiast jak widzicie, tą docinkę aż chciałoby się tutaj wkomponować, no niestety nie mogę, z tego względu, że braknie mi 44,5, no braknie mi sporo miejsca. Tutaj mamy wannę, dotąd jest wanna i z tymi płytkami przesuwam się jednak nieco w lewo. Chciałem jeszcze wam powiedzieć, że płytki tu będą w dwóch kolorach. To miejsce, gdzie będzie wanna, będzie w kolorze ciemnym, takim jak tutaj widzicie, czyli komin, ściana ta naprzeciw drzwi oraz fragment tej ściany będzie w tych płytkach ciemnych, czyli na szerokość wanny, ta strefa, gdzie strefa kąpieli, że tak to nazwę, będzie w takich płytkach, natomiast pozostała część łazienki będzie w płytkach już innych. Te dokładnie płytki przeznaczyłem na resztę, na pozostałą część ścian w łazience. Płytki sporo jaśniejsze, tego samego producenta, o tych samych wymiarach, także z fugami nie powinniśmy mieć problemu, to wszystko powinno się nam zgrać. Początkowo planowałem również, żeby stworzyć tutaj, powiedzmy, lamperię dwukolorową, natomiast jednak stwierdziłem, że podzielę strefę, gdzie jest wanna, czyli tak zwaną strefę kąpieli, i pozostałą część oddzielę różnymi kolorami płytek. Może to jest takie duże słowo, strefa kąpieli w tak małej łazience, brzmi może bez sensu, ale myślę, że da to fajny efekt. Tym bardziej, że tutaj jeszcze będzie zasłona. Nie będzie to kabina, niestety. Natomiast będzie zasłonka, ta, która w jakimś stopniu, choć będzie namiastką prysznica. Natomiast 700, mamy tutaj zaznaczone 700. 700 ma wanna. To jest szerokość wanny. I wanna w tym dokładnie miejscu się nam kończy. I teraz, gdzie mam skończyć płytkę brązową? Chciałoby się tutaj, nie? Chciałoby się tutaj skończyć płytkę na równo z wanną. Natomiast boję się o to, czy z tym wszystkim utrafię. Czy uda mi się dokładnie co do milimetra wstrzelić się z tym wymiarem. Więc przesuwam się 5 cm dotąd. Przesuwam się płytką i płytki będą jednak wychodziły troszkę poza wannę. Natomiast wszystko będzie ułożone dalej do samego dołu w tym układzie kolorystycznym, więc myślę, że jakoś to bardzo źle nie powinno wyglądać. Oczywiście utrzymujemy tą linię koloru do samej góry i od tego momentu już lecimy białymi płytkami. Ta ściana również będzie brązowa, ponieważ ta ściana będzie kontynuacją również obudowy wanny, więc ta ściana również musi być w brązowych płytkach, ale ta oraz część ściany, gdzie będzie lustro, już będzie ścianą w płytkach jasnych. Wspominałem wam chwil parę o tym, że mogą być płytki uszkodzone. Spójrzcie na to. Nie wiem, czy ja uszkodziłem, czy w transporcie się uszkodziła, czy
Na przykład teraz na potrzeby filmu, kiedy ją wyciągałem, gdzieś ją tam położyłem, może utrąciłem, może taka była, nie wiem. Na pewno ona się nie zmarnuje, potraktujemy ją jako powiedzmy płytkę na docinki, więc myślę, że ten róg nie wpływa na to, że ta płytka jest do wymiany bądź do wyrzucenia, ale warto na takie mankamenty zwracać uwagę. Tutaj jest akurat duże uszkodzenie, natomiast są naprawdę wady niewielkie, takie choćby jak, nie wiem czy to będzie widoczne, tutaj jest taka delikatna jakby niedolewka tej glazury na płytce. No niestety płytki już nie będziemy wykuwać, musi to zostać. Jest to niewidoczne, jedynie wyczuwalne pod palcem. Wzór, jaki jest na tej płytce, w zupełności maskuje nam to, tą wadę płytki. Natomiast jak mówię, pod ręką jest wyczuwalne i w mojej świadomości gdzieś tam będzie siedzieć. Dobra, tą płytkę mamy dociętą. Tutaj muszę jeszcze delikatnie podrzeźbić szlifierką kątową oraz ta płytka docelowo będzie nieco uniesiona, więc otwór wyszedł praktycznie centralnie. Dosyć sporo luzu daję w koło z tego względu, że tutaj będzie jeszcze wkręcona krzywka i podczas tutaj obsługi, podczas montażu hydraulicznego nie chciałbym, żeby w jakiś sposób ta płytka została naruszona podczas tych prac, więc wolałem, aby w koło stworzyć taką bezpieczną przestrzeń, gdzie ta krzywka będzie miała miejsce tutaj na wkręcenie. Jeżeli chodzi o tą płytkę, tą docinkę, tutaj już nie mamy możliwości wiercenia, wykonamy to poprzez wcięcie się po prostu szlifierką starczą widiową przeznaczoną do płytek i dokonamy tego może nawet szybciej i łatwiej właśnie tą szlifierką. Jeżeli wychodzi nam na środku płytki, no to nie mamy wtedy możliwości innej. Jak widzicie, niestety na łączeniu nam wyszedł nam kran, ale myślę, że jakiegoś większego znaczenia to naprawdę nie ma, więc ważna dla mnie jest ta granica, żeby tego się trzymać. W tej chwili możemy pomierzyć tą docinkę oraz możemy wywiercić ten otwór. Ale tego dokonamy w momencie, kiedy będziemy mieli przyklejone te płytki, ponieważ jeszcze nie znam dokładnie miejsca, w którym ta płytka będzie. Nie mam tym samym możliwości dokonać dokładnego pomiaru, a płytki te zaczniemy kleić w następnym odcinku, na który już Was dzisiaj serdecznie zapraszam. Tradycyjnie łapka w górę, komentarz pod filmem oraz dzwoneczek, by nie pominąć powiadomień o kolejnych nowych odcinkach. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!